Cześć, nazywam się Kinga. Chciałabym wkręcić swojego chłopaka Mateusza, który pracuje jako dyspozytor. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Radio Parada 93 FM. Dzień dobry. Michał Knut z tej strony. Proszę pana, mam taką sprawę, no może nawet bym powiedział problem, ponieważ moja babcia kupiła sobie włóczki, zamówiła przez internet do szycia. Nie dosyć, że paczka miała być przed świętami, przyszła po świętach, no zapłaciła tam pobranie, a w środku zamiast włóczek były jakieś walonki, onuce, menaszka i wojskowy płaszcz taki, no w ogóle wojskowe rzeczy. Już sekunda. Ma pan może numer paczki? Wie pan co, nie no, babcia do mnie dzwoniła, płacze mi, kurczę, że to nie jest to, co miało być, ale co ciekawe, że na liście przewozowym jej dane normalnie, wszystko się zgadzało. Może był pomylony po prostu list. Najlepiej by było po prostu skontaktować się z nadawcą i zapytać o numer listu, na którym on to wysłał. I numer listu, na którym dostała to pana babcia. I wtedy zobaczymy, czy po prostu nie pomylił się na przykład kurierowi przy odbiorze list. Wie pan, no teraz tak, babcia do mnie dzwoni i tam mi płacze, krzyczy. No jestem w pracy, ja nie wiem, nie możecie jakiegoś tam kuriera podesłać, żeby to odebrał, bo... No niestety, bez numeru listu za bardzo nie możemy nic robić. No nie wiem sam co robić. Ona otwierała tu jakieś wojskowe rzeczy, no jakby jeszcze się bawiła w wojsko, to okej, ale... Nie, to na spokojnie, niech po prostu... Poda numer listu przewozowego i zgłosi do działu reklamacji. Czyli nie mogę liczyć, żeby tam kurier podjechał, bo mi babcia suszy głowę, no ja nie wiem co robić. Znaczy, no bez numeru listu nie możemy nic zrobić w tym momencie. Tylko ona mi nie sprawdzi, no bo to jest starsza pani, tak więc kurczę, ja do niej zadzwonię, mówię babcia sprawdź. To najwyżej nie wyślę panu list, całe zdjęcie. Ale najwyżej. Telefonem ma... No, obsługa jeszcze... telefonu też, nie? Na guziczki, no. Aha. W ten sposób. No niestety bez numeru listu nic nie damy rady zrobić. Panie Mateuszu, a jeżeli pan nie chce tutaj mi jakiegoś kuriera podesłać, to ja mimo wszystko bym pana zaprosił do Łodzi na Piłsudskiego 141. Wie pan, gdzie to jest? Tak. Kojarzy pan rejon? Mhm. Tam jest taki wysoki komin charakterystyczny. Mhm. I on należy do Radia Parada, ja do ciebie z Radia Parada dzwonię. Dobra, dzięki, na razie. nie rozłączaj się. Mateuszu, dzwonię do ciebie na zlecenie twojej dziewczyny Kingi. Aha, dobra, to już wiem o co chodzi. No, tak. I co, może jeszcze jestem na antenie? Ale mimo wszystko zapraszam cię na Piłsudskiego 141, bo dostaniesz od nas prezent, a będzie to zaproszenie do kręgielni Dracula. Aha, no dobrze. To teraz pozdrawię. To tak, przede wszystkim osobę, która mnie wkręciła, cały nasz oddział DPD Pawianice, no i rodzinę oczywiście was.